Święty Leonard, którego w dniu dzisiejszym obchodzi się pamiątka, był rodem z miasta nadmorskiego Porto Maurizio, w północnych Włoszech położonego. Przyszedł na świat roku pańskiego 1676. Ojciec jego, Dominik Casanova, był właścicielem małego okręciku, a wielkiej świątobliwości człowiekiem, który tak pobożnie dzieci swoje wychował, że czterech jego synów, trzech wstąpiło do zakonu braci mniejszych, a jedyna córka została klaryską w Sienie. Lecz na świętym to Leonardzie szczególnie objawiały się owoce bogobojnego wychowania, jakie w domu odebrał. Małym chłopaczkiem będąc, nie tylko sam z największym upodobaniem różne ćwiczenia pobożne odprawiał, lecz i rówieśników swoich do tego zachęcał. Gromadzał ich w kaplicy Matki Boskiej za miastem będącej i tam w przemowach, jakie do nich miewał, zachęcał do czci Przenajświętszej Panny i różaniec z nimi prawie co dzień odmawiał. Oddany do szkół, zadziwiający w naukach uczynił postęp, a coraz większy w cnotach. Gdy już przeszedł niższe klasy, stryj jego mieszkający w Rzymie zawezwał go do tego miasta i tam w najpierwszym zakładzie naukowym ukończył Leonard wyższe kursy, a taką zajaśniał obyczajów skromnością, że go drugim Aloizem Gonzagą przezwano. Już podówczas powziął zwyczaj każdego wieczora tak się obrachowywać z sumieniem, jakby tejże nocy miał umrzeć i skoro mu ono cokolwiek wyrzucało, szedł do spowiedzi. Miał lat 21, kiedy postanowił świat opuścić i wstąpić do zakonu. Gdy wahał się, któremu dać pierwszeństwo, zdarzyło się, że wszedł wieczorem do kościoła świętego Bonaventury, przy którym był klasztor braci mniejszych reformatów, z całą ścisłością pierwotną regułę świętego Franciszka Serafickiego zachowujących. Wtedy zakonnicy w chórze odmawiali kompletę, a powaga i pobożność, z jaką te pacierze odmawiali, skłoniły świętego Leonarda, aby do tego klasztoru wstąpił. Przyjętym został i od chwili, w której przywdział habit świętego patriarchy asyskiego, ciągle już tylko coraz wyżej na drodze doskonałości postępował. Największa w zachowaniu wszystkich przepisów reguły pilność, nadzwyczajny dar modlitwy, gorąca Jezusa i Maryi miłość, nieustanne umartwienie ciała, niezmordowana w usługach bliźniemu uczynność, zaparcie się i posłuszeństwo granic nie mające, oto były cnoty, które go uczyniły wzorem najwyższej świątobliwości. Takim już był święty Leonard, kiedy po ukończeniu nauk teologicznych wyświęcony został na kapłana. Od tej pory szczególnie rozbudziła się w sercu jego najwyższa o zbawienie bliźnich gorliwość. Takową powodowany, po kilkakroć najusilniej domagał się u przełożonych, aby go wysłano na misję pomiędzy pogan, gdzie by roznosząc światło Ewangelii śmierć męczeńską mógł ponieść. Lecz że go Pan Bóg przeznaczał na apostoła kraju własnego, przełożeni nie wysłali go do niewiernych, lecz przeznaczyli na misjonarza we Włoszech. Odbywał więc misję, przenosząc się z miasta do miasta, ze wsi do wioski, zawsze pieszo, boso i o żebranym chlebie, nigdzie żadnego za pracę swoje nie przyjmując wynagrodzenia. Obywał się zaś bez żadnego towarzysza, sam miewał kazania, dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii sposobił, nabożeństwu przewodniczył, spowiadał, co mu często północy zabierało. Ledwie jedną misję skończył, wnet na drugą się udawał, gdyż widząc nadzwyczajne tego pożytki, każdy z biskupów pragnął, aby w tym celu ten wielki apostoł przybył i do jego diecezji. Gdy w jakim miejscu dłużej zabawił, przytrafiło się, że około 100 000 miewał słuchaczy. Wtedy urządzono mu kazalnicę na polach, a Pan Bóg przy tym taki cud czynił, że zarówno ci, którzy obok niego stali, jak i ci, którzy niezmiernie byli daleko, gdyż tłumy ludu przeszło wiorstę się ciągnęły, słyszeli go najdoskonale. Po 5 latach niezmordowanej na takowych misjach pracy ciężko zapadł na piersi. Krew z płuc wyrzucał, wychód jak szkielet, a lekarze zawyrokowali, że jest w ostatnim stopniu suchot i ledwie mu parę tygodni życia obiecywali. Wtedy objawiła mu się Przenajświętsza Maria Panna, uzdrowiła go cudownie i odtąd jeszcze lat 40 tenże rodzaj życia prowadził. Lecz gdy się tak dla dobra dusz bliźnich na świecie żyjących poświęcał i braciom swoim zakonnym starał się przychodzić w pomoc, widząc pomiędzy nimi wielu powołanych do życia jak najbardziej odosobnionego, a i sam do niego zawsze wzdychając, skorzystał ze szczególnych względów, jakie miał u Kosmy III, panującego w Toskanii, i założył w tym księstwie w miejscu bardzo odosobnionym, gdzie sam corocznie odprawiał długie rekolekcje, klasztor. W nim umieścił 12 zakonników, którzy tam według ustaw przez niego ułożonych, a przez papieża Klemensa XI zatwierdzonych, jakby na puszczy w pokucie i bogomyślności Pana Boga chwalili. Sam jednak rzadko kiedy mógł tam mieszkać, ciągle bowiem z misji na misję się udawał, a najwięcej przebywał w Rzymie, gdzie najobfitsze apostolstwa jego do ostatnich czasów przetrwały ślady. Pozakładał tam różne pobożne stowarzyszenia i bractwa. Najserdeczniejsze do Matki Bożej nabożeństwo, którym od dzieciństwa był przejęty, w każdego pragnął przelać. Nie było kazania, w którym by o nim nie wspominał, a wszystkie łaski, jakie sam odbierał i które w tak wielkiej obfitości przez swoje prace apostolskie sprowadzał na drugich, Maryi przypisywał. Często z kazalnicy słyszano go mówiącego:
Kiedy przebiegam pamięcią wszystkie łaski, jakie przez Przenajświętszą Maryję w życiu moim odebrałem, myślę sobie, że tak jak pewne kościoły, w których są cudowne obrazy Maryi, mają ściany pokryte wotami, świadczącymi o łaskach, jakie ludzie za jej pośrednictwem od Boga otrzymali. Tak ja cały obwieszony być powinienem takimi wotami, bo żadnej łaski nie otrzymałem inaczej jak przez ręce Maryi. Jeśli zbawienia dostąpię, jedną z największych moich radości w niebie będzie myśleć i powtarzać przez całą wieczność, że i to Maryi winienem. Miał zwyczaj za każdym uderzeniem godziny pozdrawiać tę swoją Matkę Niebieską i wszystkim to zalecał. Usypiając, brał w rękę jej medalik i za każdym ocknięciem się całował go pobożnie. Przedmiotem jego pobożnych rozmyślań była najczęściej męka pańska. A w niej głównie szczegóły zaszłe w bolesnej drodze Pana Jezusa, kiedy go na Kalwarię wiedziono. Uważał, że kazania jego o tym najzbawienniejsze na słuchaczach wywierały skutki. Ułożył więc nabożeństwo, dziś już bardzo pomiędzy pobożnymi duszami powszechnione i z wielkimi nadanymi przez stolicę apostolską odpustami, tak nazwane nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Zaprowadził je naprzód w Rzymie, w ogromnej wielkości gmachu zwanym Koloseum, uświęconym krwią wielu tysięcy męczenników za czasów prześladowania chrześcijan, podczas igrzysk ludowych na tym miejscu zamordowanych. Tam zbierał święty Leonard wielką liczbę słuchaczy, miewał do nich kazania, w których brał za główny przedmiot szczegóły ostatnich chwil Pana Jezusa i potem odprawiał z nimi drogę krzyżową. Benedykt XIV, podówczas na stolicy apostolskiej zasiadający, wielki tego męża Bożego wielbiciel, nabożeństwo to licznymi obdarzył odpustami. Tenże papież na żądanie świętego Leonarda dla rozbudzenia nabożeństwa do pamiątki śmierci Pana Jezusa nakazał, aby po wszystkich kościołach każdego piątku o 3 godzinie po południu, w której Pan Jezus konał, dawano znak dzwonem, a za odmówienie wtedy trzech Ojcze Nasz i trzech Zdrowaś Maryja na cześć krzyżowej śmierci Zbawiciela odpust nadał. Od świętego to Leonarda także powstał zwyczaj naprzód w całych Włoszech upowszechniony nieustającej czci Przenajświętszego Sakramentu i on pierwszy w kilku większych miastach we Włoszech bractwa w tym celu pozakładał. Odbywał według zwyczaju swego misję w Bononni, na którą wysłał go Benedykt XIV, kiedy w lekką zapadłszy chorobę pośpieszył z powrotem do Rzymu, gdyż przyrzekł dawno papieżowi, że w tym mieście umrze. Jakoż skoro wrócił do swojego klasztoru świętego Bonaventury, zachorował śmiertelnie, a po przyjęciu ostatnich sakramentów świętych i rzewnej, a budującej do braci przemowie, poszedł po nagrodę zgotowaną mu w niebie dnia 26 listopada roku pańskiego 1741. Papież Pius IX w poczet świętych go zapisał.